Międzynarodowy Festiwal Henryka Wieniawskiego tradycyjnie rozpoczęło złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą dwie wizyty wybitnego skrzypka i kompozytora w Szczawnie-Zdroju. Co roku w tym miejscu chcemy jak zwykle upamiętnić dwukrotny pobyt Henryka Wieniawskiego w Szczawnie-Zdroju i złożyć wiązanki kwiatów przed tablicą pamiątkową, którą właśnie mamy tutaj wmurowaną i ona nam przypomina o tym, że ten wielki polski kompozytor gościł w Szczawnie dwukrotnie. Poproszę o złożenie kwiatów pana burmistrza Szczawna-Zdroju, pana Tadeusza Blaźlaka. Podczas koncertu inauguracyjnego w Zabytkowym Teatrze Zdrojowym wystąpiła Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu pod dyrekcją Jerzego Koska. Pierwsze skrzypce tego wieczoru należały do czeskiego skrzypka Józefa Szpaczka. Dla młodych artystów przygotowane zostały lekcje otwarte z Katarzyną Dudą i Mariuszem Patyrą, natomiast mieszkańcy Szczawna-Zdroju spotkali się w teatralnej herbaciarni z Agnieszką Kowalik, aby porozmawiać o życiu i twórczości Henryka Wieniawskiego. Festiwal zakończył koncert finałowy w wykonaniu Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus. Thank you.
dzisiaj koncert finałowy. Nasza trzydniowa przygoda, nasze trzydniowe spotkanie z muzyką dobiega końca. Trochę smutno, ale też odczuwam dużą satysfakcję. Udało się zrealizować program. Jak widać, przechodzące koło nas osoby, frekwencja dopisała. Dzisiaj wysłuchamy zapowiadanego od dawna koncertu, występu orkiestry Polskiego Radia, Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia pod dyrekcją Agnieszki Duczmal. Solistką dzisiejszego koncertu będzie Leticia Munoz Moreno, hiszpańska skrzypaczka. Nadzwyczaj utalentowana, młoda, piękna dziewczyna, która mam nadzieję pokaże swój hiszpański temperament w programie związanym z twórczością Mozarta. Druga część to obrazki Musorgskiego w nowej adaptacji, aranżacji właśnie dyrektora naszej orkiestry, naszego gościa, pani Agnieszki Duczmal. Cieszę się bardzo, że mogę przywitać dzisiaj gości, którzy przybyli do Teatru Zdrojowego na ten ostatni finałowy koncert. Jest ich dużo i to mnie bardzo cieszy i to jest dobra wróżba na rok przyszły. Tegoroczni artyści dołączyli do grona słynnych muzyków z Polski i zagranicy, którzy gościli na poprzednich edycjach festiwalu. Przypomnijmy, że to właśnie w latach ubiegłych w Szczawnie Zdroju wystąpili Wanda Wiłkomirska, Kaja Danczowska, Konstanty Andrzej Kulka, Krzysztof Jakowicz, Jadwiga Kaliszewska, Edward Zienkowski, Magdalena Rezler, Robert Kabara, Piotr Pławner czy Bartłomiej Nizioł. Patronat honorowy nad imprezą objął minister kultury i dziedzictwa narodowego.